Witajcie w kolejnym odcinku. Siemanko. Aha, siemano. Dawno nas tutaj nie było. Dawno? Zobaczcie, jaka leciutka ziemia, wybronowana. Siemano. Pole pod górkę. I ja mocno, więc zobaczymy. Wiele youtuberów. I witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj nie porobiliśmy długo, około 21:00 zaczął padać taki mocny śnieg i szybko to wszystko się zrobiło na wierzchu takie śliskie, więc przerwaliśmy pracę. No a dzisiaj rano przyjechaliśmy, zrobiliśmy mały przegląd maszyny, też rano było mokro i godzina 10:30 zaczęliśmy. Kamienia, zobaczcie, jest sporo. Dlatego też ta mokrzejsza ziemia się będzie jakoś odsiewać, bo ten kamień będzie tą ją wycierał w bębnie i w ogóle, także nie jest źle. Ziemia tutaj jest słabsza, tylko jedynie trochę perzu jest. To też jest jakieś tam małe utrudnienie, ale dajemy radę. Dobra, ja wsiadam do kabiny na razie. No i mamy zbiorniczek. Wysypujemy tutaj właśnie na takie kamienisko. I został nam tu jeszcze taki długi kawałek, nie wiem ile on ma, około 2 hektarów myślę. I kończymy w tym miejscu. I tamten kawałek mamy skończony i zobaczcie, że tu wjechaliśmy na taki mały kawałek. Sporo tu jest takiej zieleniny, a z tamtej strony jest jeszcze więcej, więc tam chyba nie będziemy robić. Tutaj próbujemy, no i jakoś tam to w miarę idzie, bo jest bardzo dużo kamienia i to przeciera wszystko ten kamień. Zobaczcie, jaka góra tutaj jest. Skłon taki, że ja w tym miejscu stoję wyżej niż jest, niż walka. Tu akurat nic nie dzwoni, ale zaraz góreczka. Zobaczycie, co się będzie działo.
lekka ziemia, to pomimo tej właśnie zieleniny całej, jakoś tam to jeszcze idzie w wiarę. Teren naprawdę mocno pagórkowaty. Zobaczcie, Valtra jedzie bokiem, jak ją ściąga. Słuchajcie, ostatni przejazd. Zobaczcie, taki wąski i kończymy to pole. Kończymy na tym gospodarstwie pracę. Jedziemy na zachodnie pomorskie. No tego kawałka mieliśmy nie robić, bo było takie sporo zieleniny. No ale trochę błudzej jakoś tam zebraliśmy. Kamienia naprawdę sporo. Zresztą było widać, pokazywałem wam po wierzchu, jak leci z węgla. No i co, w tym odcinku to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.